Dzień dobry Państwu, nazywam się Rafał Górski, jestem prezesem Instytutu Spraw Obywatelskich. Witam w audycji Czy masz świadomość, w ramach której rozmawiamy o sprawach ważnych dla obywateli. Wszystkich naszych podcastów można słuchać na portalu www.instytutsprawobywatelskich.pl. Słuchaj, myśl, działaj! Dzień dobry Państwu. Państwa i moim gościem dzisiaj w audycji Czy masz świadomość jest Michał Lubina, ekspert do spraw międzynarodowych. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry. Chiny poparły Aleksandrę Łukaszenkę. Czy możesz na początku przybliżyć tło relacji chińsko-białoruskich oraz jak te relacje między tymi dwoma państwami ostatnio się zacieśniały i co się tam takiego działo? Oczywiście. Zacznę od podzielenia tego pytania na trzy wątki. Chiny poparły Łukaszenkę. Jak najbardziej. Xi Jinping był pierwszym przywódcą, który złożył gratulacje Łukaszence z okazji zwycięstwa w wyborach i wyprzedził w tym m.in. Władimira Putina. No i to, że go poparł, jest pewnym abecadłem chińskim, dlatego że no to była taka pomoc od dyktatora od jednego dyktatora dla drugiego. Taka miła przysługa, która wiele nie kosztuje, a która jeszcze dodatkowo jest istotna z punktu widzenia wewnętrznego w Chinach, dlatego że, no, że Komunistyczna Partia Chin będzie zawsze popierała dyktatorów przeciwko protestującym ludziom. To jest wiadomo, no chyba że ci ludzie będzie wiadomo, że ci ludzie już zwyciężą, no to wtedy nie. Natomiast tak z zasady to no to zawsze tutaj bratni dyktator jest istotny, więc to jest takie swoiste abecadło chińskiej polityki, uznawanie oficjalnych władz, nawet jak fałszują wybory, czy może czasami nawet szczególnie kiedy fałszują wybory, no więc to jest istotne. Natomiast Chiny nie poparły Łukaszenki aż tak, jak on by tego chciał. I to jest wątek, który na chwilę zawieszę, dlatego że lepiej będzie do niego wrócić po chwili, jak odpowiem na te dwa pozostałe wątki z twojego pytania, a mianowicie co się działo w relacjach chińsko-białoruskich i jak się zacieśniały. Otóż Białoruś była, czy nadal jest jednym z najbliższych Chinom krajów w Europie. Konkurować ewentualnie, jeżeli chodzi o tak bliskie relacje z Chinami, może Serbia albo Węgry, ale raczej jednak Białoruś się tutaj wybijała. To był kraj, który był szczególnie istotny, on był ciekawy, to był taki trochę królik doświadczalny tego, jak będą wyglądały relacje Chin z państwami poradzieckimi, ale w Europie, ponieważ w Azji Środkowej jest trochę inaczej. Natomiast no z dużym zainteresowaniem patrzono na to, w jaki sposób te Chiny będą no w pewnym sensie wchodziły na obszar Rosji i czy to doprowadzi do jakiegoś tutaj konfliktu. No, uprzedzam, że nie doprowadziło na razie i nie wygląda, żeby tak miało doprowadzić do jakichś tutaj sprzeczności rosyjsko-chińskich. O tym może też za chwilę. No i szczególnie ostatnie 10 lat to było wyraźne zbliżenie białorusko-chińskie. Tu przede wszystkim takim symbolem tego była strefa przemysłowa czy park przemysłowy Wielki Kamień pod Mińskiem, który jest, jak sam Xi go nazwał, perłą lądowego nowego jedwabnego szlaku. No i to jest inwestycja istotna, 2 miliardy dolarów jest warta. Ponadto z tym, że to nie są tylko chińskie pieniądze oczywiście, tak? Natomiast to nawet nie są znacząco chińskie pieniądze, o tym za chwilę. W każdym razie ponadto jeszcze inwestycje chińskie w Białorusi w poprzednim roku wyniosły 450 milionów dolarów i w zeszłym roku również miała miejsce wymiana handlowa w wysokości prawie 3 miliardów dolarów. Także jest to zauważalne. Dodatkowo jeszcze ta obecność chińska na Białorusi jest widoczna. No, najbardziej takim znanym przykładem, który
jest często omawiany, dlatego że jest jakby taki najbliższy życiowo, przynajmniej przed pandemią był najbliższy życiowo, to, że na lotnisku w Mińsku były, czy są dalej napisy i komunikaty po chińsku, także tam obok rosyjskich i angielskich. Także to było dość widoczne. No więc z takiej perspektywy, bym powiedział, zewnętrznej, z takiego zlotu ptaka, to wyglądało na całkiem ważne te relacje między Białorusią a Chinami, na to, że to jest rzeczywiście coś istotnego i tutaj wchodzimy już głębiej, obie strony bardzo wyraźnie grały tym. To znaczy Chiny grały tym po to, żeby pokazywać, jaki to ten nowy jedwabny szlak jest ważny, jaki to on jest wielkim sukcesem, no, że w ogóle światowo to jest w ogóle przełom i no, to jest kopernikański przełom w ogóle. No, wkrótce to już jakby datowanie świata będziemy liczyć od uruchomienia tego nowego jedwabnego szlaku, tak? No więc to taka klasyczna, że tak powiem, chińska narracja u nas często nieświadomie powielana, tak? No bo tutaj mamy trochę takich entuzjastów, którzy właśnie w tym duchu się wypowiadają. No więc to z chińskiej perspektywy, natomiast z białoruskiej perspektywy, czy łukaszenkowskiej perspektywy, to było o tyle istotne, żeby pokazać, że Białoruś nie jest tylko i wyłącznie zdana na Rosję, czy na Łotwę na przykład, no bo przecież Białoruś miała dobre relacje z Łotwą do ostatnich lat. Natomiast, że tu ma jeszcze jakieś inne mocarstwa, no jak Zachód zły, to sankcjonuje i tak dalej, a Moskwa taka trochę chcąca pożreć, no to może te Chiny. No więc to było pewnego rodzaju, może złudzenie nie, natomiast to by było za duże słowo, natomiast ze współpracy, która jest istotna i jakby jest zauważalna, robiono coś znacznie większego, czyli jakby coś, co jak najbardziej jest, istnieje namacalne, to przedstawiano to jako nie wiadomo co, jako dużo istotniejsze. No i właśnie tu jest ważny element tych szczegółów, no, że na przykład wspomniałem o tych chińskich inwestycjach w Białorusi. No i one to na pierwszy rzut oka to robi jakieś wrażenie, ta liczba, no ale potem jak się zorientujemy, że Rosja zainwestowała, przypomnę, chińskie inwestycje $450 milionów w 2019, ale rosyjskie to jest 4,5 miliarda dolarów, czyli innymi słowy chińskie to jest 10%, tak, więc rosyjskich, więc to już nam pokazuje skalę, ponadto chińskie są no na mniejsze niż polski na Białorusi, więc to nam pokazuje, że wcale to zaangażowanie aż tak wielkie nie było. Co więcej, znaczna część firm w tym wielkim kamieniu nie są to chińskie firmy, tylko są to firmy zachodnie, więc w dużej mierze to ten projekt nie jest tyle chiński, ile zachodni. Do tego dochodzą rzeczy takie jak to, że Chiny miały jednak nadzieję na większą współpracę gospodarczą z Białorusią, ale ten system taki neosowiecki, jaki panuje gospodarczy na Białorusi, no jednak to trochę przyhamował, dlatego że no jednak Chińczycy są dużo bardziej kapitalistyczni wbrew nazwie, wbrew jakby swojej oficjalnej nazwie, że to jest socjalizm chińską specyfiką, tak, to oni są dużo bardziej kapitalistyczni niż Łukaszenko i to powodowało, że w ostatnich miesiącach, może w ostatnim latach, dwóch latach pewnego rodzaju rozczarowanie w Chinach miało miejsce z uwagi na Łukaszenkę, że ta współpraca mogła być większa. Oczywiście to rozczarowanie nie było publicznie przekazywane, tylko ono było wewnętrznie, no bo za tą maską pełnego poparcia jednak było takie przekonanie, że można by więcej. Także ta współpraca białorusko-chińska była. Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. Czy jest nadal? Natomiast ona jest dużo skromniejsza niż jej medialno-propagandowy obraz. I
to nam odpowie na to pytanie, które zawiesiłem trochę na początku, a mianowicie dlaczego Chiny nie poparły aż tak Łukaszenki, jak on by chciał. Dlatego, że Chiny tak naprawdę w tej sytuacji no, zachowały się mimo wszystko wstrzemięźliwie. I to w sumie nie jest dziwne, tak? Dlaczego się tak zachowały? No toż mamy 19 sierpnia stanowisko rzecznika chińskiego MSZ Zhao Lijiana, który powiedział, że ma nadzieję, że Białoruś zakończy wewnętrzny chaos sama i że zdoła samodzielnie przywrócić porządek i przestrzegł obce siły przed ingerowaniem w sprawy wewnętrzne Białorusi. To jest o tyle ważne, że tam spekulowano, kim są te obce siły, ale już tak jest. No więc, ale już dzień później Global Times no, w dwóch właściwie tekstach wytłumaczył, postawił kropkę nad i, że te wrogie siły to oczywiście obce siły, to jest oczywiście Zachód. W jednym z tych tekstów Global Times była z nazwy Polska wymieniona, podobnie jak Litwa. W drugim, bardziej dyplomatycznym było tylko powiedzenie o byłych państwach Układu Warszawskiego, które zmieniły strony. Tak? Więc to była ta bardziej dyplomatyczna wersja. W każdym razie w tym drugim tekście dla Global Times, tam nawiasem mówiąc był jeszcze taki ciekawy wątek, w którym stwierdzono, że jest atrakcyjny system wartości zachodnich dla Białorusinów. To jest bardzo ciekawe, dlatego że z punktu widzenia narracji chińskiej w ogóle na Zachodzie nie ma nic ciekawego ideowo. To jest w ogóle okropne, zgniłe, upadające i tak dalej, a to nagle się okazuje, że no może to gdzieś być atrakcyjne. Także no pod tym względem to był taki ciekawy smaczek, no ale właśnie nic więcej, tylko smaczek. Było to wyraźne poparcie Rosji i takie schowanie się trochę za plecami Rosji i danie Rosji tak naprawdę carte blanche. I to pokazuje, że w dużej mierze ten kryzys białoruski, który no wciąż trwa, no on jednak był, no pokazał rzeczywistość, no pokazał to jakby, mówiąc porównaniem popularnym w niektórych polskich kręgach, maski opadły, tak? Czyli okazało się, że, no, że jak przychodzi co do czego, no to wcale ta Białoruś nie jest aż tak ważna dla tych Chin i tak na dobrą sprawę to Chiny nie tylko nie będą umierać ze Białorusi, ale nie będą w ogóle nawet tutaj drażnić Rosji z powodu Białorusi, po prostu zostawiły Rosji wolną rękę w kwestii białoruskiej i schowały się za plecami Rosji, co jest zresztą bardzo, bardzo, bardzo typową chińską taktyką. Chińczycy generalnie lubią, jak inni robią porządek, jak inni biorą na siebie zapewnianie architektury bezpieczeństwa i wtedy, a Chiny sobie mogą wtedy handlować i skupiać się na kwestiach gospodarczych, albo wtedy to nic nie kosztuje, bo dzięki temu to inni muszą się męczyć, a oni mogą spokojnie na tym zarabiać. Więc w tym momencie zostawiły Rosji wolną rękę. No i jakby udowadniając, że spora część tej niby wielkiej współpracy białorusko-chińskiej, no to był PR, tak? Znaczy, że ona rzeczywiście była, natomiast była dużo bardziej skromna niż chcieli to przedstawiać światu. No dobrze, a czy my, Polska, powinniśmy brać pod uwagę chińskie podejście do Białorusi i ewentualnie w jakim stopniu? To znaczy, żeby była jasność, chińskie podejście do Białorusi, może najpierw na takim poziomie ogólnym odpowiem, a potem do ewentualnych rekomendacji. Otóż Chińczycy, dla Chin najważniejszym partnerem w tej części świata jest Rosja. I nie ma co do tego żadnych wątpliwości, dlatego że Chińczycy mają spojrzenie globalne i w tym spojrzeniu globalnym najważniejszym problemem przez najbliższe lata, jeśli nie dekady, będą Stany Zjednoczone, czy szerzej świat zachodni, który jeszcze dodatkowo im tu robi różnego rodzaju próbuje montować quasi sojusze na Oceanie Indyjskim. No więc to są jakby najważniejsze rzeczy i z tego punktu widzenia
z tego punktu widzenia Rosja jest istotna, dlatego żeby była no, najlepiej przyjazna, a jak nie przyjazna, to chociaż żeby była neutralna dla Chin. No więc Chińczycy zrobią wszystko, żeby nie psuć tych relacji z Rosją, a najgorsze, co by mogło być z perspektywy chińskiej, to, żeby Moskwa się przyłączyła w jakimś stopniu do Zachodu. No to jest mało prawdopodobne dzisiaj, natomiast jest to tak na takim poziomie teoretycznym, jest to koszmar elit chińskich. No więc w tym momencie Chińczycy oczywiście czasami tutaj psują interesy Rosji, czy wchodzą im na ich działkę, ale zawsze znają granice. To jest tak jak w relacjach międzyludzkich, tak? Znaj granice. No to tak samo Chińczycy w relacjach z Rosją, oni po prostu znają granice, wiedzą, że są pewne czerwone linie, których przekroczyć nie mogą. I czym innym jest tam ekonomiczne uzależnienie Turkmenistanu, a czym innym byłoby tutaj bróżdżenie na Białorusi. No i Chińczycy wiedzą, że z punktu widzenia Rosji, która ma takie bardzo geograficzne podejście do bezpieczeństwa, czyli że no jest ta Białoruś jest kluczowa, no żaden rosyjski przywódca nie może doprowadzić do tego, żeby Białoruś była chociaż neutralna, nie daj Bóg prozachodnia, no więc to byłby cios w samo serce, w efekcie no nic nie popchnęłoby Rosji tak bardzo w ramiona Zachodu, jak ewentualna jakaś tutaj chińska próba przekabacenia za bardzo tej Białorusi, więc z tej perspektywy jakby najistotniejsze dla Chin jest to, żeby nie drażnić Rosji w tej kwestii, no bo to jest mniej więcej tak, jakby nagle Rosjanie zaczęli coś tu o Tajwanie rozmawiać, albo o Morzu Południowochińskim by się zaczęli wypowiadać w sposób niechętny Chinom, no to po prostu byłoby dokładnie tak samo. No wiadomo, że tego nie zrobią i tak samo Chińczycy tego nie zrobią na Białorusi. Z punktu widzenia Chin jakby w relacjach rosyjsko-białoruskich najważniejsze jest to, żeby ta Białoruś spłaciła 3,5 miliarda dolarów długu, który ma w Chinach. A jak nie spłaci, no to żeby coś oddała w zamian, tak jak kiedyś Sri Lanka musiała oddać port, tak? Więc jakby dopóki kasa jest i się zgadza, to jest wszystko w porządku, dlatego Chińczycy nie będą w żadnym wypadku tutaj bruździli Rosjanom na Białorusi. Co innego tam oczywiście czasami jakoś medialnie czy PR-owsko wspomóc Łukaszenkę, tam pod koniec zeszłego roku była właśnie sławna kwestia pożyczki, którą Chiny udzieliły, no ale to właśnie to było w dużej mierze takie symboliczne, polityczne, to aż tak, to było lekko zirytowało Moskwę, ale tylko lekko, ponieważ znowu Chińczycy znają granice i wiedzą, że nie mogą tutaj za bardzo nic zrobić, także z naszej perspektywy de facto jakby polityka chińska na Białorusi w tych najważniejszych kwestiach no jest po prostu kopią, czy jest schowana za polityką rosyjską i Chiny będą popierać tutaj Rosję. Nie powinniśmy mieć co do tego żadnych złudzeń. Także jakby to jest chyba najważniejsza rekomendacja, żeby nie myśleć o tym, że uda się tu jakoś rozerwać ten quasi-sojusz chińsko-rosyjski, ponieważ no w tej kwestii się nie da. Dobrze. I w tym miejscu postawmy kropkę. Naszym gościem był dzisiaj Michał Lubina, ekspert do spraw międzynarodowych. Dziękuję Michale za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu www.instytutsprawobywatelskich.pl. Słuchaj, myśl, działaj!